Zespół Blue Cafe znany jest z energetycznych występów. Tak było też 11 marca w Jeleniej Górze. Z okazji Dnia Kobiet i finalizując 30. jubileuszowe już obchody Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, zaprosiliśmy mieszkańców, przedsiębiorców, wszystkich tych, z którymi Karkonoska Agencja od lat współpracuje, na wyjątkowy koncert. Jak jest okazja, to warto pojawiać się na tego typu wydarzeniach, żeby po prostu wyjść z domu, posłuchać fajnej muzyki, spotkać się ze znajomymi. Uważam, że to jest świetna okazja, żeby świętować Dzień Kobiet. To jest wspaniała okoliczność, żeby się spotkać ze znajomymi. No i wydarzenia kulturowe są zawsze taką fajną formą spędzenia czasu. Zdecydowanie jest nam przyjemnie wychodzić razem. Zdecydowanie cieszymy się, że Jelenie tętni życiem w takich momentach. Są to dla nas chwile, kiedy możemy być razem. Ja jestem pod wrażeniem teatru, jestem pod wrażeniem publiczności, pod wrażeniem tego miejsca i myślę, że ci ludzie, którzy tutaj byli, reprezentują właściwie ducha Jeleniej Góry i za to bardzo dziękuję. Dziękujemy publiczności, która jest niesamowita. Dzisiaj była niesamowita, piękna energia. Dzięki Wam. Na długo nasze serca będą rozgrzane do czerwoności po prostu, bo było naprawdę świetnie. Wy jesteście świetni, uśmiechnięci, koniecznie do zobaczenia. Ja chcę powiedzieć, jak Dominika zaśpiewała na bis, właściwie to była taka wisienka na torcie, taka bardzo, bardzo z duszą. Zaśpiewała Ocalić, że zapomniała Marka Grechuty. No widziałem wzruszenie duże i ten aplauz i to była ta gratyfikacja, za co z całego serca dziękujemy. A Blue Cafe spotyka się ze swoimi fanami już od 25 lat. 25-lecie w tym roku i też przygotowujemy trasę, już właśnie The Best of Blue Cafe. Zagraliśmy pierwszy koncert w Filharmonii Łódzkiej, w naszej Łodzi właśnie, ale cała ta trasa jest już zaplanowana. Przede wszystkim jesienią pojawią się pierwsze daty, więc śledźcie nasze portale społecznościowe. Jeszcze raz z całego serca dziękuję za to, że jesteście. Dzięki, Jelenia Góra! Blue Cafe! So I